Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zaprezentuję Wam haul lumpeksowy. Kochani, na początku tego haula chcę powiedzieć, że właśnie ostatnio jest wielka wymiana, czyli dużo sprzedaję, dużo rzeczy oddałam, między innymi sprzedałam kilka kurtek skórzanych, bo naprawdę miałam ich o wiele za dużo, no i nie wszystkie nosiłam. Więc dzisiaj zobaczycie znowu jakąś kurtkę skórzaną, kolejną nową i zobaczycie też po prostu kilka takich ciuchów i akcesoriów, które tym razem kupiłam, buty i torebkę. Zapraszam. Na początek pokażę Wam taki gadżet. Ja jestem fanką Harry'ego Pottera i ogólnie lubię science fiction i fantastykę, jak chodzi o literaturę i film. No i stąd pewnie zauważyliście po moich pozdrowieniach wulkańskich ze Star Treka, ale kitek, no tu jest kotek mój, kto jeszcze nie widział, to jest Rysiek, to jest cudowny kotek taki, zawsze liże wszystkich, kotek idź, bo przeszkadzasz, a niech sobie leży, kochani. I pierwsza właśnie rzecz jest związana ze światem Harry'ego Pottera i są to kalosze, które kupiłam, ponieważ ja jestem z domu Gryffindor, jak już widzieliście po mojej bluzie pokazywanej w kilku vlogach. Kalosze za jedyne 7 zł kupiłam sobie super firmowe kalosze z Harry'ego Pottera. Tutaj, jeśli w tym świetle będzie słabo widzieć, to zobaczycie też przebiteczki tych kaloszków na osobnych zdjęciach. Są super, bo ja uwielbiam te kolory, jak wiecie, bordo. One jeszcze w sobie mają taką złotą nitkę, zobaczycie to na zdjęciach na pewno. No i takie błyskawice, jak to u Harry'ego Pottera. No i świetny napis tutaj na złoto, jest napisane Harry Potter. Są naprawdę super idealne na mnie i jestem bardzo zadowolona, że są właśnie w tym kolorze, który będzie mi do wielu rzeczy pasował. No to idziemy dalej. Znowu akcesoria. I zobaczcie, kupiłam beret. To nie jest byle jaki beret, zaraz Wam pokażę przebitki. To jest beret z aksamitu, on jest w takim stylu trochę jakby dawnych malarzy. Mnie się to kojarzy może z Rembrandtem, bo akurat on na wielu swoich autoportretach ma takie aksamitne berety. Ten beret jest w kolorze rudym. Tutaj pokażę może bliżej, w świetle. I będzie mi pasował do wielu rzeczy, bo wiecie, ja się zawsze kieruję nawet w lumpach taką zasadą, że jednak coś do czegoś musi pasować, więc nie kupuję tak byle czego, zdawałoby się, że tak, ale jednak kieruję się kolorystyką mojej szafy, a że mam na pewno widziane już przez Was shorty takie sztruksowe w takim właśnie rudym kolorze i takie fajne buciki zimowe, jesienne, zimowe z frędzlami w identycznym kolorze, no to uznałam, że będzie to świetny dodatek. No i ciekawa jestem, jak się Wam podobam w tym nowym nabytku. Być może, jeśli będzie pasował, to też znajdzie się w stylóweczkach. Idziemy dalej. Aha, i ten berecik kosztował mnie zaledwie 3 zł, więc w ogóle super. Super i jest z aksamitu, czyli jak dla mnie perfekt. Kolejna rzecz z akcesoriów to chustka. Ja lubię wełniane chustki i zawsze sprawdzam, z jakiego materiału jest chustka, no bo to się nosi przy twarzy, przy szyi. Bardzo spodobał mi się ten taki orientalny wzór i kolory tej chustki i też do wielu rzeczy będą pasować, nawet do tego, co mam na sobie. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Może być to chustka jak najbardziej na szyję, na głowę, bo takie chusty też można przepięknie wiązać w formie takich nakryć głowy, turbanów i to będzie bardzo fajnie wyglądać. Tym bardziej, że te kolorki są prześliczne i no bardzo mi się podobają, naprawdę. Są bardzo ładne. No i wełniana chustka, super. Kosztowała też około 5 zł ta chusteczka. Kolejna rzecz jest z futra i to jest szalik. Oj. Szalik jest niestety z naturalnego futerka, ale jest prześliczny, zobaczcie. I wcale nie był taki tani, bo zapłaciłam za niego 15 zł, ale już Wam mówię, czemu go kupiłam, bo naturalne futra, jeżeli kupuję, niechętnie, ale jeżeli to kupuję w second handach właśnie, no bo już i tak zostały z drugiego rynku są, więc już i tak zostały one wcześniej zakupione. No i mam kurtkę, którą pewnie znów zobaczycie w tym sezonie w stylówkach, dokładnie w prawie identycznych kolorach, taką ze sztucznego futra z Shein. No i ona jest
No, super dopasowana. A właśnie tam nie ma szalika ani kołnierza w tej kurtce, co jest trochę dziwne dla mnie, przynajmniej jak na nasze warunki pogodowe. W związku z tym ten szalik będzie idealnie pasował. To jest taki, po prostu taki ciepły gadżecik przytulny na zimę. Mam nadzieję, że się Wam to podoba. Dla mnie to był idealny strzał w dziesiątkę, no bo jak mówię, mam już rzecz w takich kolorach. No to akcesoriów ciąg dalszy i teraz torebka. Kupiłam torebkę za 20 zł, tak. I ta torebeczka oryginalnie kosztowała nawet 28 zł, tam jakaś zniżka była delikatna. O, nawet jest cena. O, proszę bardzo. 28 zł, bo jeszcze ta torebka nie została przeze mnie wyprana. No i ona jest z aksamitu i co więcej, ta torebka jest taka designerska. Ona jest prawdopodobnie ręcznie szyta, bo tutaj są nawet takie szwy, może się to uda zobaczyć. Takie szwy jakby ręczne. No jest cała z materiału. Oczywiście te zapięcia wszystkie są przepięknie wykonane, więc albo to była jakaś firma, która szyje takie właśnie customized, takie na zamówienie, czy na w swoim własnym stylu ciuchy. No, ale w każdym razie bardzo podoba mi się ta torebka. Jest, uważam, że w przepięknym kolorze. Zobaczcie, to są takie trochę chanelowskie kratki z takiego grubego materiału wełnianego w ślicznych kolorach. Taki musztardowy z fioletem i z czarnym. Tu jest aksamit. No i tutaj są złote zapięcia. W środku też jest bardzo ładnie wykończona. Naprawdę jest przedobrze uszyta. Ma nawet w kolorze kieszonkę taką, więc jeżeli to jest torba robiona ręcznie, no to czapki z głów. Albo berety z głów, ale no jeśli nie, to nie znam tej marki, bo nie ma marki. Być może robił to właśnie jakiś projektant we własnym zakresie. Bardzo fajny ma pasek, właśnie mi się to skojarzyło z Chanel, więc niewykluczone, że w stylóweczkach na Chanel właśnie ta torebka wystąpi. Pasek jest z aksamitu i jest na takim złotym łańcuchu. Jest świetnie wykonana, jest bardzo lekka, bo to jest tylko materiał z taką lnianą podszeweczką, czy bawełnianą podszeweczką. Także według mnie naprawdę super, co sądzicie? Nawet podoba mi się bardziej niż niektóre skórzane firmowe torby, które posiadam, a mam ich sporo i pewnie prędzej czy później zobaczycie je w jakimś specjalnym programie o kolekcji torebek. W każdym razie naprawdę mega, mega fajny zakup dla mnie. Aha, i mam taki pomysł jeszcze przy okazji, nawiążę do programu o przeróbkach, zachęcam Was, bo niedługo będzie następne przeróbki. Mam taki pomysł, żeby na tą torebkę, czy to z przodu, czy to z tyłu, naszyć taką fajną naszywkę z napisem vintage. Bardzo mi się podoba ta naszywka i wydaje mi się, że super tu pasuje. Właśnie tylko zastanawiam się, czy tą naszywkę naszyć tutaj z tyłu, gdzieś jakoś tak na ukos. Czy też właśnie naszyć ją z przodu? Napiszcie, co sądzicie, czy to jest dobry pomysł Waszym zdaniem. Mnie się ona mega tu podoba, ale właśnie nie wiem, czy nie z tyłu, bo też nie chciałabym całkiem niszczyć takiego właśnie stylu tej torebki. Proszę Was o komentarze i o napisanie, co myślicie i gdzie ten napis najlepiej Waszym zdaniem by wyglądał. Będę się zastanawiać i zobaczycie, co zdecydowałam w programie o przeróbeczkach. A propos programu o przeróbkach, to teraz zobaczycie kilka rzeczy, które będę przerabiać na pewno, bo są troszkę niedopasowane na mnie. Super, super takie spodnie kupiłam. One są z H&M-u. To jest rozmiar S, ale wcale nie są takie małe, powiem Wam. Zresztą zobaczcie na przebitkach. Są na mnie za duże w pasie i to tak dosyć dużo za duże, z 5 cm. Tu są wszędzie dobre i to są dzwony, więc teraz bardzo modne. Bardzo podobają mi się te wzory. Zobaczcie tych dzwonów, one są takie trochę jak takie chusty z paszminy, z taką lekką złotą nitką. Bardzo fajne wzory, bardzo modne teraz takie wzory. Fajnie leżą, tylko właśnie będę musiała je tu przerobić, więc pokażę Wam w programie, co można zrobić, jeżeli takie spodnie miękkie, nie są to takie typowo szyte spodnie, jak prosto to dopasować, tak żeby nie trzeba było całych spodni kroić, rozpruwać i tak dalej. Także czekajcie. I teraz następna rzecz, za 5 zł kupiłam płaszcz pikowany. Teraz jest wielki szał na te pikowane płaszcze. Ja osobiście nie jestem taką wielką fanką tych pikowań. Da mi się kojarzyć z jakimiś takimi podszewkami komunistycznymi, ale bardzo spodobał mi się kolor i krój tego płaszcza. On jest bardzo duży, dużo za duży na mnie. Zaraz zobaczycie, bo go przymierzę.
No i będę go przerabiać. Będę mu zmieniać guziki, bo guziki są bardzo nieciekawe. Zobaczcie, takie plastikowe, jak od bielizny pościelowej. No naprawdę, nic ciekawego. Ale kolor i jakby fason tego płaszcza naprawdę są spoko. W związku z tym stwierdziłam, że jeden taki płaszcz mogę mieć. I nawet jest bardzo lekki i wygodny, więc byłoby całkiem spoko. No i zobaczcie, on jest naprawdę duży i nie sądzę, żebym nosiła aż tak duży płaszcz. Ale ma fajne to. Tutaj mi się bardzo podobają te rozprucia, są fajne kieszenie. No i ma kaptur, więc to też jest naprawdę dobra sprawa. I jest bardzo cieplutki i taki przytulny, więc przerobię go, po prostu zwężę go i też zobaczycie to w programie o przeróbkach. Zobaczycie, jak go przerobiłam, jak to wyszło finalnie, czy to w ogóle wyszło. No i chyba rękawy też będę musiała skrócić tutaj, bo no zobaczcie, jakie to jest wielgachne. To jest chyba XXL-ka, naprawdę duże. Można je oczywiście zawijać, ale częściowo je chyba jednak skrócę, bo jednak aż tyle zawijać ich nie będę, bo to mimo wszystko robi, jest bardzo długie i tak dalej. Także zapraszam na następny program właśnie o przeróbeczkach. No i teraz, kochani, została mi jedna taka perełka vintage'owa dla Was do pokazania. Ops! Strasznie wszystko mi tu leci. Kupiłam świetny i to naprawdę bardzo, bardzo tanio, bo to było jakieś 14 zł na wagę. Kombinezon narciarski, że ja lubię jeździć na nartach. Nie jeżdżę za często, bo nie mam czasu, ale jeżeli jeżdżę, to bardzo, bardzo wielką frajdę mi to sprawia. I to jest taki vintage'owy kombinezon, zobaczcie, on jest bardzo duży. Popatrzcie sobie na przebitki mnie w tym kombinezonie. Jest trochę za duży, więc być może też coś trzeba tu dopasować, ale jest naprawdę świetny. On jest z lat 80. oryginalny. I to jest, już Wam mówię, Winter Sport Couture. Chyba firmy C&A, ale nie jestem pewna, już Wam mówię. Tak, to jest C&A. C&A, ale to jest właśnie vintage. To jest typowy taki kombinezon, który tutaj jest taki z poduszkami, dosyć szeroki i ma taki kurtkowy wierzch. Świetny kolor, przepiękny. Zobaczcie, to jest taka butelkowa zieleń, jeszcze taki błyszczący materiał, jakby taki takiej super jakiejś ekskluzywnej linii. Ma zameczki tutaj na nogach, na narty. I ma też bardzo ładny kolor tego materiału, który jest tutaj taki, to są takie jakby bordowo-zielone wzory i też są takie błyszczące lekko. No bardzo fajne to jest, ma kaptur, jest cieplusieńki. No jest na mnie dobry rozmiarowo, oprócz tutaj faktycznie tego wielkiego rozmiaru góry, który spróbuję jakoś dopasować do mojej sylwetki. No, w każdym razie rzecz bardzo ciekawa i na pewno będzie używana. No i ostatnie dwie rzeczy to są buty. Buty, szukałam butów, powiem Wam szczerze, że szukałam nawet butów po Vinted i w takich stronach, bo chciałam sobie kupić takie wyższe trochę tarperki już na zimę, a nie mogłam znaleźć specjalnie dobrych. No i ostatnio właśnie w lumpek się upolowałam. Tadam! Traperki firmy Tarmaris. To nie jest skóra, ale taka skóra ekologiczna i dobrej jakości. Tu można zobaczyć. Możecie je zobaczyć w stylóweczkach od Diora. Są świetne, naprawdę. To są nówki buty. Niestety kosztowały aż 45 zł, no ale to są nowe buty. Naprawdę, były zupełnie nowe. Są metki i zobaczcie, nie były chodzone. Ja je tylko mierzyłam w stylówkach. Całkowicie czyste podeszwy. Jeszcze były rozsznurowane tutaj, w ogóle nie używane były te sznurówki, bo były tak zawiązane firmowo, ale ja już do stylówek je rozwiązałam. No i jak za 45 zł, to przyznajcie, że super sprawa, nówki. I te buty jakby w najmodniejszych trendach są na mnie idealne rozmiarowo. No i w ogóle jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu, bo oszczędziłam jakieś 100, co najmniej 100 zł, bo widziałam takie w internecie nowe od Tarmaris właśnie za około 160 zł, więc według mnie super cena. No i bardzo fajnie pasują i wyglądają, także subcio. Kolejne buty też bardzo dobry zakup i kosztowały też niemało te buty, ale polowałam na takie właśnie klasyczne, na lata 70. trochę kozaki. Mam jedne, ale na zamki i one są bardzo wysokie już, obcasy, i naprawdę no nie jest to coś, co mogę na co dzień nosić. Natomiast te butki, zobaczcie,
są nowe i też występowały w stylóweczkach na Diora i na Ferragamo. To ja już właśnie raz miałam w stylówkach i raz w szkole, zobaczcie. Tutaj możecie sobie zobaczyć, że tam są jeszcze wszystkie papiery od nowości. Przyklejona metka z ceną i to jest firma Esprit, rozmiar 37. No i tutaj mam cenę 159 euro. Naprawdę no bardzo drogie, według mnie. 189 dolarów oryginalna cena, więc uważam, że 50 zł za takie buty, które normalnie kosztowały w sklepie 189 dolarów, to jest super okazja. Są Nuviu, naprawdę nie były noszone na 100%, bo były jeszcze całkowicie czyste podeszwy. No i są takie, te obcasy są takie jakby trochę kowbojkowate i przody, a tutaj właśnie są takie wsuwane, bez zamków. No i świetnie pasują do moich łydek, więc rewelacja w ogóle. Ten zakup tych butów to jest hit po prostu moim zdaniem. Także jestem bardzo zadowolona z tego tygodnia, bo i coś sprzedałam, i coś kupiłam, i to coś takiego super fajnego. Także namawiam Was też na zakupy w lumpeksach. Można kupić też nowe rzeczy, jeżeli nie jesteście przekonani do starych i vintage'owych. A, no i kochani, prawie bym zapomniała. Kupiłam też coś takiego estradowego i to kosztowało też 20 zł. Jest nowe, zobaczcie, tu jest takie zabezpieczenie jeszcze, które dopiero trzeba przeciąć, żeby to nosić, bo to jest, tu jest właśnie napisane, że dopóki nie zapłacisz, to nie przecinać zabezpieczenia. Oczywiście ja już zapłaciłam, ale w lumpeksie. No i to jest świetna rzecz, to jest body. Tutaj ma takie nudziakowe, czyli takie cieliste zapięcie, oczywiście, które tu idzie pod spód. No i ono jest takie typowo właśnie sceniczne, to jest przepięknie wyszywane takimi złotymi ozdobami na takiej siateczce cielistej, więc tego jakby nie widać za bardzo, jak się jest w miarę opalonym jeszcze, aczkolwiek to nie jest jakiś ciemny kolor. Także coś fajnego tutaj ewentualnie można sobie to tutaj spiąć na dekolcie albo włożyć coś jeszcze pod spód, na przykład złoty topik albo taki biustonosz złoty. No i to ma super wygląd, bo tutaj są takie rękawki, które zwisają jakby i to przesuper wygląda naprawdę. Pewnie zobaczycie to w stylówkach, więc nie będę Wam teraz pokazywać, jak w tym wyglądam. Czekajcie na stylóweczki. Bardzo fajna rzecz i to się przydaje na scenie, bo czasem właśnie są okazje do takich ekstrawaganckich numerów, jak się występuje, tak jak ja w teatrze. I wtedy takie rzeczy są po prostu na wagę złota. Także super, super rzecz. No i kochani, zapraszam Was na następne programy. Już niedługo program z moją mamą, tak jak zapowiadałam. Program o przerabianiu, oczywiście stylówki na nowe kolekcje projektantów. Także serdecznie Was zapraszam do subskrypcji. Bardzo proszę, subskrybujcie, jeżeli oglądacie, jeżeli Wam się podoba. Wciśnijcie łapkę, wciśnijcie sobie przycisk powiadomień. I do zobaczenia. Cześć!